te polskie, proszę Państwa, mickiewiczowskie dziady katolickie są bardzo leniwe i one nie garną się za bardzo do pracy, nie garną się do roboty. Ja wiem, bo po prostu, wiecie Państwo, trzeba w coś wpaść, tak jak ta wala w Anglo-Ameryce Białystok, tam daleko, daleko stąd, kilometrów od 185 do 1444 mówiła, że no tu w Warszawie, gdzie ty jeździsz, moja kochana, to oni nie wiedzą, w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. Ja mówię, słuchaj, wala, naprawdę tutaj za tym wieżowcem, tym, że ta wala to teraz już umarła, za tym wieżowcem, moja ty kochana wala, to tam jest taki syf, dziury, mydło i powidło, wyrwane jakiś dom, okno dla bezdomnych całkiem, że tutaj jest szok. No a tutaj byłam na tej poczcie, bo ten mój cygan praski, proszę Państwa, w Warszawie, w katolickiej Polsce, a Praga już 400 lat, ma 400, tak dobrze mówię, dobrze, dobrze. Tam w rogu jest poczta, tam co masz na niebiesko, siedzi taka dziadówka, blondynka i ona wie z góry, że nie znajdzie przesyłki, bo to trzeba mieć awiza, numer, a awiza w domu jest. Dom jest zamknięty i teraz słychać, no, tych żebraków jest nie 3, ale 100. Oni się boją tej liczby 3. Także proszę Państwa, no dzisiaj to nic nie załatwiliśmy, no bo wczoraj załatwiłam dwie rzeczy. No, kartę miejską załatwiłam i coś tam jeszcze. A tutaj Państwo macie ten słupek, stoi cyganka i żebrze tak. Papierosów dwóch dzisiaj. Tam siedzi facet taki z brodą, żebrak wasz, polski, katolicki, w białych skarpetkach. Jak dostanie 10 zł, to biegnie na piwo sobie coś kupić. Także po co jemu tu siedzieć? No ale wiecie Państwo, raczej ci żebracy polscy, oni siedzą. Jakby tak nie siedzieli, to co oni by tutaj wydedukowali, co by oni wysiedzieli. Także zapraszamy tutaj na tę pocztę. Mamy już 5-6 poczt w Warszawie. Ludzie buntowali się, ludzie interweniowali, że te poczty, to one w ogóle są nie wiadomo do której otwarte, bo to dzisiaj piątek, to już powinna być zamknięta. I ta dziadówka na tej poczcie od razu wie, Państwo zobaczą, że tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok, że tu nie ma prawosławnych mormonów, ewangelików, u tych żebraków katolickich, no bo nie ma cerkwi prawosławnych. I tutaj wszyscy wszystko wiedzą, wiedzieć muszą. I ta dziadówka, co siedzi na tej poczcie, to ona mówi, że jak mam 900, 800, 1000 przesyłek, to jak znajdę? Ja mówię, ale proszę spróbować. To nie spróbowała dziadówka, no bo jest leniwa. A więc one ziewają po tramwajach, tu w autobusach, proszę Państwa, katoliczki, żebraczki.